Fejma konferencja jutro, serio? Ale taka informacja wypłynęła właśnie w tym momencie, czy. Gwest who's back? Widzimy się już jutro, poniedziałek, o godzinie 19 na pierwszym cage'u przed galą Fame Reborn. Czemu Reborn? Wszystko okaże się już wkrótce. Wydaje mi się, jakby co, to nie są żadne przecieki, więc nie pieście tego za pewnik, ale wydaje mi się, że Fame po prostu decyduje się na to, żeby powrócić do starych twarzy. Jeżeli miałbym zgadywać, to, 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 to jest tylko zgadywanka, jeżeli trafię, to jestem prorokiem. Ale absolutnie nie jest to lik. Mi się wydaje, że Kas już będzie się bił w fejmie, ale to jest zgadywanka. I wydaje mi się też, że w fejmie może się bić Stormin. Wydaje mi się, że będziemy mieli powtórkę z rozrywki, nie? Ale to to, to, jest, mój, to jest moja zgadywanka, gdzieś tam jakieś przypuszczenia. Po czym tak wnioskuję. Wnioskuję tak po tym, że ja o parku akurat słyszałem plotki, żadne potwierdzone rzeczy, ale słyszałem plotki, że park ma walczyć w fejmie. A jeżeli chodzi o kasiusza, to Kasjusz dosyć ciepło, bo Xdelus jakiś czas temu wypowiedział w, kon w, w, w kontekście Pandory. Na dodatek wrzucił jakieś zdjęcie mówiące, że widzimy się już niebawem w grudniu. Gdzieś tam wydaje mi się, że te kropki można połączyć. Wiadomo, że może to być tylko bait z jego strony, ale raczej szedłbym w tym kierunku, że faktycznie gdzieś tam na no nowo włączą siłę, nie? I bandura z Ginoldem w walce dwóch na dwóch, tylko nie wiem z kim. O to też ciekawe, no, możliwe, że tak będzie. Tylko też nie wiem z kim. Siergiej kontra Wardenga. No takiej walki z tego co wiem to nie będzie, ale może was kurwa robię w chuja. Może będzie walczył wuja. <grym> Widzicie, wuja teraz przytył, trochę obróz w mięśnie, w tłuszcz również, ale no widać, że waga robiona, także no kto wie? Kto wie? Kto wie? Czy będzie diss na tej gali fejmowej, bo podobno ma być z Darolwem? Z tego co ja wiem, to, to, to są plotki, nie, niczym niepotwierdzone. To Dis ogólnie miał bardzo zaporowe warunki względem walki. Podobno ogólnie propozycję zawalczenia Fame dostał, dostał mega zajebiste, podobno wynagrodzenie finansowe, jak ja tu słyszałem, to się kurwa za głowę złapałem na zasadzie, o kurwa, zazdro stary, no ale podobno odrzucił. Podobno odrzucił. Natomiast... Ja nie wiem, tak, ja bazuję na plotkach, nie na potwierdzonych informacjach, ale jeżeli faktycznie odrzucił takie pieniądze, gdzieś tam przez aspekty, gdzieś tam jakby to ująć, zasad, które wyznaje, to z mojej strony szacun w chuj, nie. Nie, ale ja wam powiem szczerze, że walkę Sergiusza z Wardnego bardzo chętnie bym obejrzał i moim zdaniem to jest jedna potencjalnie z lepszych walk na freak, które można stworzyć. Ale być może jest to podyktowane tym, że po prostu Sergiusz jest moim kolegą i chciałbym go w Oktagonie zobaczyć, i gdzieś tam mi bardziej zależałoby na tym, żeby się przyglądać jego pojedynkowi. Ale no, ja myślę, że to bardzo, bardzo dobry pojedynek potencjalnie, nie, duży potencjał ma. Czy będzie walka Tayfan vs. Karolek? Ja można powiedzieć, że dostałem kiedyś propozycję walki od Karolka, ale tam bez złej krwi po prostu powiedział do mnie na gali: Ej, słuchaj, bo Mandzio ciągle odwołuje walki ze mną, może ty byś chciał ze mną zawalczyć? Ja mówię: No stary, jak dogadasz z wodarzami, to mogę się bić, nie? Ciebie nie chcą po prostu? Nie, 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 nie określiłbym tego, że mnie nie chcą, tylko po prostu myślę, że mają większe priorytety w innych nazwiskach, co biznesowo gdzieś tam rozumiem, nie? Ale na spokojnie, jeszcze jest Cloud. Może Pay Per View Wam działać nie będzie, ale na Restreamie mnie obejrzycie. <śpuszczaj> na spokojnie. Dobra, tylko czekajcie, bo mamy zapowiedź tego Cage'a. Podczas trwania programu opublikujemy pełną kartę walk i dużo mocnych informacji. Będzie naprawdę grubo. Czyli rozumiem, że prowadzącym jest Sylwester Wardenga, tak? No tak przynajmniej by, by ta grafika sugerowała, chociaż jest to grafika stricte taka do walki, nie? Bez koszulki. Ale ja, ja zgaduję oczywiście, jest taka szansa, że zrobili taki zabieg celowo po to, żeby ludzie gadali, nie? Że ty, a może Wardenga się bije? Wardenga tutaj, wiesz, bez koszulki wygląda na zdjęciu jakby, jakby był na sesji zdjęciowej pod walkę. No nie wiem, ogólnie ruch całkiem ciekawy moim zdaniem i, i, i to pomysł tym zdjęciem y, dobry. Pod, podoba mi się to, co marketingowo fame wymyślił. Myślę, że takie znaki zapytania tutaj wzbudza. Będzie walka Wardenga versus Mama Dubiela! I powiem wam zupełnie poważnie, że wydaje mi się, że w tym momencie zostawienie Konopskiego albo Fardęgi z Dubielem to byłoby złoto, nie? To, to sprzedażowo byłoby złoto, tylko wydaje mi się, że wizerunkowo byłoby to tragiczne, dlatego że ludzie zaczęliby taką narrację budować, że jest to budowanie zasięgu i chęć zarobienia na tragedii dzieci na takiej naprawdę już grubej, grubej, grubej aferze. Więc myślę, że gdzieś tam wizerunkowo, pr to by się do końca nie spieło, ale jeżeli chodzi o zainteresowanie, to myślę, że zbudziłoby rekordowe. Pewnie będzie z nitro walka, bo jednak wrócił do treningów Dobra, wam powiem tak Sergiusz to jest człowiek rekordowo dwubiegunowy Dlatego, że jakby sobie prześledził taką historię naszych rozmów z ostatniego roku, wuja mówił, że nie walczy, bo za mało czasu mu dają na przygotowania. Dobra, no okej, okay, okej, okay, no to ja się do tego chętnie odniosę, bo dla mnie, Sergiusz, to jest człowiek hit. Człowiek, którego kompletnie nie rozumiem. Bardzo chciałbym go często zrozumieć, ale po prostu uważam, że się nie da. Śledząc historię rozmów moją i Sergiusza na przestrzeni ostatniego roku, to wyglądało to właśnie w ten sposób. Przychodzi Sergiusz i mówi, Kurwa, ja to bym w sumie zawalczył sobie jeszcze jakąś walkę, nie? Ja mówię, Stary, to trenuj, nie? Żeby być w sztosie, żeby wygrać, po prostu przygotowuj się. Eee! Wyjebane mam, ja dostanę ofertę, zacznę trenować. S Sergiusz odbiera telefon, dostaje ofertę. I rozmawia ze mną. Ty dostałem ofertę, bić się czy nie? 31 groszy. No ja mówię, i mówi do mnie, zle, bić się czy nie? Ja mówię, kurwa, no nie wiem, mówiłeś, że chcesz się bić, to się bij. Ale dali mi tylko miesiąc na przygotowanie, czy tam dwa. Mówię, no to się nie bij. No to się nie bije. I potem znowu Sergiusz mówi do mnie, dobra, dostanę kolejną ofertę, to będę się bił. Mówię, to trenuj w międzyczasie. I znowu sytuacja się ponawia, nie? Sergiusz jest człowiekiem hitem. Potem do mnie mówi, dobra, ja mam wyjebane, ja mogę bez treningu wejść. Dostaję telefon, wyjdziesz za dwa miesiące? Eee, za mało czasu mam, nie trenowałem. Co ja mam, kurwa, powiedzieć, nie?